Niedzielan, Majewski. Podanie do Dawidowskiego, będzie doskonała okazja teraz dla Tomasza Dawidowskiego. Rasiak, czy wykorzysta okazję? Tak! Prowadzimy z Macedonią 2-0. Na raty strzelał Grzegorz Rasiak na bramkę Jana Nikolowskiego, ale trzeba podkreślić doskonałe zachowanie. Tu Tomasz Dawidowski był faulowany. Rasiak przyjął piłkę, przełożył. Pierwsze uderzenie broni Nikolowski, ale przy dobitce jest już bezradny. I prowadzimy z zespołem Macedonii 2-0. Do czynówka, czynówek. Ukiełka, ach, szkoda tej sytuacji, chociaż nasi jeszcze ją trzymają, piłkę przy nodze. Znowu dobra sytuacja i gol! 2-0! I znowu był zamieszany w całą akcję Jacek Krzynówek, a tym razem strzelił drugi bombardier z Grodninu, Grodzin Wielkopolski, Grzegorz Rasiak. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na podanie w razie Ukiełki. Znakomity podał prosto obawy za plecami obrońców i... Nie było spalonego. Później to Andrzej z Rasiakiem albo Jacek Krzynówek. Krzynówek. I znowu Krzynówek, druga asysta, kapitalny sezon. Na grudniowe, tygodniowe zgrupowanie na Maltę Pawołą. Mila, dobre teraz podanie, okazja na wyrównanie. Sikora, jeszcze wycofana piłka do Biechniaka, niekorzystnej akcji Grzegorz Rasiak, 1-1! Bardzo szybko wyrównują stan meczu Polacy. Doskonałe podanie Mili do Sikory. Ten wycofywał piłkę do nadbiegającego Piechniaka. Piotr Piechniak w piłkę nie trafił. Trafił za to Grzegorz Rasiak i proszę Państwa, bardzo szybko wyrównujemy stan meczu. Popatrzmy raz jeszcze powtórce na tę akcję. Tu nie trafia w piłkę Piotr Piechniak. Na szczęście dobra orientacja Grzegorza Rasiaka. Silne, mocne uderzenie. Zbyt rzadko na razie usiłują. Tomasz Frankowski tym razem nie w polu karnym, a daleko od niego wykonać ten stały element gry. Rasiak i gol! 2-1 Grzegorz Rasiak znakomicie wykończył akcję. Napastnik Derby Kanty, odzyskujemy prowadzenie. W 37 minucie spotkania na stadionie Dynama Kijów Grzegorz Rasiak precyzyjnym strzałem głową pokonuje Jewricza. I to jest dla Grzegorza Rasiaka 4. gol w 19. występie. Rasiak strzelił także bramkę w Płocku 2 lata temu, tak więc ma szczęście do Serbów. Ten piłkarz, fantastyczne podanie od Tomasza Frankowskiego i doskonała gra głową. Teraz trzech naszych zawodników, Niedzielan i Szymkowiak. Rasiak szuka dośrodkowania, Rasiak znakomity zwód, Rasiak lewa noga, Szymkowiak i awad. Z kłopotami, uwaga i gol! Grzegorz Rasiak! Po fatalnym błędzie bramkarza, ale też jak będziemy oglądać powtórkę, proszę zwrócić uwagę, że do piłki takiej świecy spadającej z trzeciego piętra pionowo w dół ruszył Mirosław i bramkarz, Szymkowiak, tak. I Mirosław Szymkowiak, który po prostu bramkarzowi utrudnił interwencję. A więc znów po wykluczeniu zawodnika bardzo szybko oglądamy bramkę. Tym razem jest to gol dla reprezentacji Polski. Grzegorz Rasiak świetnie mu się strzela na stadionie Dynama Kijów. Drugi mecz tutaj w tym turnieju, druga bramka. Zobaczmy, jak do tego doszło. Rasiak, zobaczmy, już jakby mało zainteresowany piłką, wychodzi z bramki awant. Fatalny błąd bramkarza Racingu Santander. Rasiak, nie było faulu zdaniem arbitra. Zabrał piłkę bramkarzowi rywalowi. No mamy Grzegorza Rasiaka, który znakomicie gra głową. Jest Mariusz Jop, Mariusz Lewandowski. Dośrodkowanie, będzie gol dla Polski. Gol! Grzegorz Rasiak! 88. minuta spotkania, Polska-Izrael 3-2, a napastnik Derby Kanty jest prawdziwym bohaterem drugiej części meczu. Wielka radość kibiców reprezentacji Polski na stadionie Dynama Kijów. No i opłaciło się świetne zachowanie Jacka Krzynówka. Rasiak dobił piłkę. Żeby to uporządkować, Saganowski do Rasiaka. Rasiak! Piękne uderzenie z dystansu, ale szczęście Grzegorza Rasiaka ten mecz. Kapitalne uderzenie. 2-0, 48 minuta meczu. Tak, bardzo ładna akcja, doskonałe zgranie Marka Saganowskiego klatką piersiową. Rasiak słusznie nie przyjmował tej piłki, uderzył bez przyjęcia, widzimy tą akcję z powietrza. Bardzo ładnie tutaj bramkarz przybywa na boisku, bramkę 2 minuty, liczając to z pierwszej połowy minuty już zdążył stracić bramkę, ale tutaj miał małe szanse, strzał był bardzo ładny. Tutaj myślę, że... Kosowski, Rasiak, kapitalny strzał Grzegorza Rasiaka.
No, te brawa od Pawła Janasa mogą oznaczać chyba tylko jedno. Tak, ale tutaj doskonałe wykończenie Grześka Rasiaka, ale też kapitalne dośrodkowanie. Tych dośrodkowań nie było zbyt wiele, to zdaje się Kamil Kozłowski, ile dobrze dojrzałem, dośrodkował doskonałe podanie, bardzo mocno piłka bita i myślę, że właśnie po to zareagował Mikkelsen. Nie miał szansy, żeby dobrze zareagować. Właśnie po to jest wysoki napastnik potrzebny, żeby wykańczyć takie akcje. Jeśli nie można...